Cześć, nazywam się Krzysztof Burzyński i pomagam sklepom zoologicznym zwiększyć jakość i ilość sprzedaży poprzez szkolenia i doradztwo. Ten cykl nagrań będzie poświęcony rekrutacji. Kolejny etap, jeżeli mówimy o rekrutacji, jest pewna też taka rzecz, która, którą tak naprawdę już troszkę zacząłem. Wspomniałem o nim w poprzednim nagraniu, kiedy mówiłem o employer brandingu. A więc dzisiaj chciałbym ją bardziej pociągnąć, żeby, często mówiłem o tym, żeby zostawić CV do osób, które już się do Ciebie zgłosiły. Ponieważ później, kiedy szukasz na ostatnią chwilę, to może być duży problem na nowo wszystko robić, a czasami być może się okaże, że to wystarczy jeden, dwa telefony i znajdziesz od razu właściwą osobę, którą chcesz zatrudnić. Więc dzisiaj takim pomocnym elementem, kiedy nawet nie robisz rekrutacji, jest zakładka kariera na Twojej stronie internetowej. Nawet jeżeli nie masz strony internetowej, to być może to będzie Twój fanpage. Jakiekolwiek miejsce w sieci, gdzie będziesz mógł poinformować, że ktoś może złożyć tam swoje, swoje dokumenty aplikacyjne. Pamiętaj, żeby w tej zakładce nie umieszczać rzeczy zbytecznych. Co mam na myśli, że jeżeli chcesz opisywać teraz, jaka jest misja Twojej firmy, historia, więcej tak zwane o nas, to nie jest to miejsce, to nie jest na to miejsce. To jest inna zakładka, która zazwyczaj się nazywa o nas. I tam takie rzeczy umieszczaj. Tutaj nikt na ten moment nie jest tym zainteresowany. To brzmi brutalnie, ale ta zakładka musi brzmieć jak pewnego rodzaju oferta. Oferta, z której zechce skorzystać osoba, która tutaj weszła. Bo, która, bo skoro weszła, to znaczy, że coś ją interesuje. Proponuję, żeby taką, osobę, żeby taką osobę przeprowadzić przez pewnego rodzaju drogę, żeby ona miała wszystko wyłożone na tacy. Czyli zaczynajmy od pierwszej rzeczy. Zawsze gdzieś powinien być taki przycisk aplikuje, Naciska, ktoś, czy, czy jest adres, na który ktoś y, y, ma wysłać swoje CV. Czasami ludzie się nie chcą zapoznawać. Wiem, że, że i, idealnie by było, żeby każdy wszystko przeczytał, ale musisz sobie zdawać sprawę, że nie zawsze tak będzie. Więc jeżeli będzie tam duży, ładny przycisk aplikuje bez czytania dalej na początku, to umieść go. Naprawdę warto go umieścić. Y, dalej. Pokaż pewną drogę, czyli pokaż na przykład. Co zrobić? Na przykład przygotuj takie takie dokumenty, tak e, możesz je wysłać, e, możesz je wysłać tu pod tym przyciskiem. Rekrutacja przykładowa u nas wygląda tak, bo zazwyczaj wygląda ona podobnie. Więc opisz tu krótko, pierwszy etap zbieramy CV, drugi etap e, m, weryfikujemy i tak dalej, i tak dalej. Rozpisz każdy etap, nie, nie, może nie włączając się w każdy możliwy szczegół, ale tak, żeby ktoś miał świadomość, że, że tak się odbywa. Jeżeli robisz to, co mówiłem o employer brandingu, że po każdym etapie wysyłasz informację zwrotną, to napisz o tym koniecznie. Bo, bo ktoś taki, jak coś przeczyta, na pewno wyśle, żeby chociażby zobaczyć, jak to wygląda u ciebie. Takie rzeczy przyciągają innych ludzi. Możesz też dalej utworzyć FAQ, czyli tak zwane pytania i odpowiedzi. Czyli najczęściej zadawane pytania. Czasami są one związane z finansami, nie bój się tego. Możesz podać przez jakieś widełki związane z tym, w jakich godzinach pracujecie, kto jest Twoim szefem, tak dalej, Są różne pytania, które możesz spisać, możesz się zapytać też przez swoich pracowników, jakie oni mieli na początku obawy pytania. Spisz to wszystko i umieść na, na tej stronie. Jeżeli masz taką możliwość i na tyle fajnie prowadzisz firmę, to zaproś swoich pracowników, żeby wypowiedzieli się na temat funkcjonowania w firmie. Wiadomo, że coś, coś takiego z jednej strony można powiedzieć: No, tak, ktoś specjalnie tutaj mówi, bo mu szef kazał. Natomiast postaraj się to zrobić na zasadzie raczej takiej, żeby ktoś z własnej woli. To może być różnie, żeby chociaż napisał kilka zdań, jeżeli ma na to ochotę. Być może nagrał na wideo, to ma to dzisiaj bardzo dużą wartość, tak? Stanów się, w jaki sposób możesz też uwiarygodnić to. W jaki sposób możesz uwiarygodnić to, że pracownicy są zadowoleni, pracując z tobą. Nie bój się polemiki z innymi, jeżeli tylko masz czas, ochotę i możliwości, albo ty, albo ktoś inny, jeżeli ma takie umiejętności w twojej firmie, jeżeli gdzieś takie coś pojawia się w jakimś social media, odpowiadaj grzecznie na takie pytania, być może często z takich krytycznych uwag. Może to nie być hejterstwo, a zwykłe chęć dowiedzenia się prawdy. I, i dlatego warto porozmawiać gdzieś na social media, jeżeli oczywiście cały czas mówię, masz na to ochotę, chęć, czas i umiejętności. Kiedy już zrobisz takie rzeczy, mam dla Ciebie propozycję, żebyś dał komuś znajomym, komu kto się nie interesuje pracą, żebyś e, dał mu takie zadanie. Wejdź na moją stronę i znajdź zakładkę kariery, kariery i przejdź ją. Na początku, oczywiście, zrób to najlepiej sam, ale później daj komuś, że, bo ktoś jak nie zna, to zobaczy więcej błędów niż te, które Ty zauważysz. Czyli. Jeżeli osoba wchodzi, czy widzi zakładkę karierę? Ile jej to czasu zajmuje? Więcej niż 5 sekund? Bo jak więcej, to mam obawy, że, że inni mogą tego nie znaleźć, że im bardzo nie zależy. Niech ta osoba sprawdzi, czy są tam cały czas aktualne informacje. Czy może było napisane rok temu, już dzisiaj to nie jest aktualne, jakieś na przykład etapy rekrutacji. Niech inni sprawdzą, czy dokumenty aplikacyjne do Ciebie przychodzą, czy dostajemy odpowiedzi, i czy ty te dokumenty dostajesz? Czy w ogłoszeniu precyzyjnie piszesz, jakie są obowiązki, czego potrzebujesz od danego kandydata? Ile łącznie trwa cała ta rekrutacja? Jeżeli ktoś wejdzie, przeczyta, wyśle dokumenty. Sprawdź, czy nazwa stanowiska będzie zrozumiała dla danej osoby. Zawieraj tylko takie kluczowe umiejętności, które ktoś ma mieć. Takie powiedzmy trzy, góra cztery umiejętności, które najbardziej szukasz. Często jest tak, że pisze się po 10, 15 i nagle to odpycha bardzo. I nie dlatego, że ktoś mówi nie, ja nie mam tych umiejętności albo, albo o rany, ale tam rzeczy muszę robić. Tylko zazwyczaj to odpycha, ponieważ ktoś sobie wyobraża na rany. Dostaje mniej więcej tyle pieniędzy, i, I nagle no, na mojej głowie jest tyle rzeczy, nie. Zazwyczaj tak to w praktyce wygląda, ale wystarczy, że napiszesz, ze trzy najważniejsze umiejętności, inne zazwyczaj trochę kryją się w cieniu, w cieniu innych. I tak, I tak jak sam wiesz, jest tak, że ktoś przychodzi na stanowisko sprzedawca, a i tak zamawia, a i tak robi jakieś, nie wiem, sprząta, myje, czasami jakieś faktury wbija, robi rzeczy, których. Teoretycznie nie ma tam wpisanych i nie musi być wpisane, bo to nie chodzi o to, żeby oszukiwać, tylko o to, żeby nie odstraszyć. Tak więc, trzy kluczowe, cztery kluczowe umiejętności, których szukasz. Tak wpisz, yy, to, bo to jest najbardziej potrzebna wiedza dla, osób, dla osoby, której szuka pracy. Postaraj się też nie przesadzać za dużo, nie pisać, ponieważ i tak zazwyczaj każdy czyta tylko pierwsze 3-4 linijki i później schodzi w dół, gdzie tu wysłać dokumenty. Więc, albo zrób to atrakcyjnie, albo bardzo, bardzo zwięźle. Sprawdź jeszcze raz, posługując się tabelką, którą, employer brandingową, którą Ci w, w, pokazałem w tamtym w, nagraniu w tamty, z tamtego tygodnia, czy są tutaj wymienione korzyści, jakie odniesie kandydat do pracy? Mam nadzieję, że zastosujesz choć część z tych rzeczy, co bardzo a, Tobie polecam. Do zobaczenia następnym razem, cześć.